No, jesteśmy u Michała w Wadowicach, u sponsora Plus 20. Może Michał coś powiesz. Cześć, witajcie. No jest mi niezmiernie miło, że tutaj nawiązałem współpracę z Basią, z Dominikiem, z całą ekipą Naukiel Kraków. Z naszej strony, z mojej Grześka, życzę wszystkim uczestnikom super zabawy, mega wyników, dużych ryb na macie. A my jako sponsor chcielibyśmy dorzucić się troszkę do tej całej imprezy i mam nadzieję, że będą konkretne kabany na matach i wszystkiego dobrego życzę. Michał, bardzo dziękujemy, bo naprawdę miły gest, bo wiesz, tak jak my jesteśmy, nie tworzymy czegoś wielkiego, ale dla chłopaków, żeby byli zadowoleni, więc naprawdę bardzo Ci dziękujemy, chłopaki na pewno będą zadowoleni, więc piona dla Ciebie. No ale wiesz, Dominik, zaczyna się od małych rzeczy, a sukcesywnie wszystko idzie w dobrym kierunku. Tworzymy razem, no, cztery. No, tak, dziękuję, tak, Michał. Dzięki. Trzymajcie się, hej. Zawodów. Regulamin obowiązuje karpika. Misiu. Regulamin obowiązuje karpika. Zaliczamy trzy największe ryby powyżej 10 kg. Liczy się w tym karp i amur. Zgłaszamy sędziemu ryby od godziny 8 do godziny 21, wtedy ważymy, chyba że ryby powyżej 15 kg. Karp powyżej 15 kg no to bezwłocznie, amury powyżej 10 to ważymy 24 godziny na całą dobę. Więc do tak. Momentu przyjazdu przechowujcie w workach, to jest normalne, ale dla przypomnienia mówimy, gdyby ktoś tam zapomniał. Przechowujemy ryby w wodzie, przytrzymujemy w workach z pływakami, nie przytrzymujemy żadnych w workach tych bez pływaków, żeby nie było. Jak ktoś tam złowi rybkę w nocy, to prosimy o SMS-ka, żebyśmy wiedzieli z rana, żeby to szybko w miarę poszło. Albo na grupie tam. Sprawnie, albo na grupie napisać, że takie takie stanowisko, żebyśmy to sobie rano szybciutko opykali. Codziennie o godzinie około 14 będą rozłożone obiady dla Was. Myślę, żeby była kultura, tak jak zawsze, znamy się, nie pierwszy raz z nas jesteście, więc została czystość taka, jak żeście przyjechali, o to Was bardzo prosimy. Kulturalnie zachowywać się, wiadomo, posłuchać sobie muzyki do 22, powyżej 22 proszę, żeby w miarę było kulturalnie i tak dalej, żeby nie było żadnych zgłoszeń. No i myślę, że tyle, jeśli macie jakieś pytania, no to zadajcie, no jak nie, no to losujemy i jedziemy dalej. Przelasujcie. Regulamin jest o godzinie 30, nie wiem, ale odnosuje będzie tam. No to dobra, Basia wylosuje pierwszego szczęśliwca. Tak, ja pierwszego szczęśliwca, kto jest chętny, to mogę tutaj coś zrobić. To ja? Dzisiaj. Proszę, jak tak będzie, wyciągnę mi do ręki. Dzisiaj losujemy formułę. Na wodę to może! Zagadajmy ze sobą. Zamknij oczy! Nie, patrz! Jedna paczka stoi. No kurwa, nie ma takie. Smaki są jednakowe, nie ma tak, że... Myślałem, że wie. Smaki tam smaki to dobre. I pąteczki. Albo się pojawisz. 11? 11. No i prawie było. Jeszcze Piotr Kuszyński. Dobry kąt. Ja nie biorę tą odpowiedź. Podoba ci siatka? Ja już jest dziesiątka. Pierwszuję na drugą stronę, 14. 14. Jak wylosujesz? 14. O nie! O nie, lenia macie! Tutaj przedstawiamy naszych sponsorów. Archiko Okna, Cal, Wąsik, Łardy Karp, Plus 20, Undercarp, Kubek, Team. I Banan, nasz kolega. Po fachu od nabojów. Większą porcję mam, co nie? No i stanowisko numer 2 u chłopaków Michała i jego taty. Melduje się pierwszy karp. Z pierwszą nagrodę mają za pierwszą rybkę, także gratulacje chłopaki dla Was. No i życzymy sukcesu, bo to dopiero początek. Tak jest, byle nie ostatni. Nie, nie. Mam u Artura na stanowisku 10, łamanym na 9. Piękną rybkę, 17-100. Gratulacje Artur dla Ciebie. Dzięki. No i wchodzicie do gry. Kurwa, i to do szybkiej gry.
Mamy stanowisko numer 6 u Łukasza i Pawła, melduje się pierwsza rybka. Gratulacje panowie dla was. No i działajcie, jak to Łukasz mówi, wchodzi się do gry. No i mamy na stanowisku numer 6 kolejną rybkę, już drugą, tam trzecia czeka do ważenia. Także naprawdę chłopaki, fajnie wchodzicie do zabawy, żeby Łukasz nie powiedział, że do gry znowu. No, także ważymy za chwilę kolejną. 16900, piękna ryba, gratulacje Paweł dla siebie. Mamy stanowisko numer 5 u Wojtka i u Pawła. Melduje się pierwszy karp, 14600. Także gratulacje chłopaki dla was. No i działajcie, Łukasz tutaj na razie wygrywa. No i mamy piątek naszych zawodów, poranek 6.20. U Sebastiana i u kolegi melduje się pierwszy amur po jednej spince, z tego co wiemy. Także gratulacje Sebastian dla ciebie, no i działajcie. Mamy chłopaków numer 6, po raz kolejny melduje się piękna ryba u Pawła, 28500. Chłopaki, gratulacje dla was. Myślę, że to będzie big fish już do końca, tego wam życzę, no i gratulacje. No i tradycji musi stać się zadość, lejemy! Pójdź po tego większego kolegę jeszcze, po pradziadka. Gratulacje Paweł, graty. Stanowisko numer 7 u Pawła i u Janusza melduje się. No nie pierwsza rybka, bo już chyba druga albo trzecia, ale były mniejsze. Także pierwsza do wagi. Gratulacje dla was. No i działajcie chłopaki dalej. No i życzę konia. Mamy stanowisko numer 5. Gratulacje dla Wojtka i dla młodego. Udało się dołowić kolejną rybkę, która zalicza się do klasyfikacji. Także chłopaki, działajcie dalej. No i dopiero mam piątek rano. Także Wojtek, wszystko przed tobą. Pokaż tą klasę, jak działasz. No i mamy na stanowisku numer 7 trzecią rybkę do kompletu. Piękna ryba 20-100. Także Paweł, gratulacje dla ciebie. No i chłopaki, dopiero zaczynajcie. No i mamy piątek rano. U chłopaków pomeldowały się piękne rybki. 28500, 20100 na różnych stanowiskach. Niektóre stanowiska są jeszcze bez ryby, ale mamy dużo czasu, bo dopiero mamy piątek. Więc chłopaki, się nie poddawać. Trzymam za was wszystkich kciuki. No i tam ze stanowiska numer 7 Janusz z Pawłem zadowoleni, bo rybka mi pewnie wchodziła. Więc my trzymamy mocno kciuki, no i widzimy się za niedługo. Mamy stanowisko numer 11. Kuby, hol, rybki. Wszyscy trzymamy mocno kciuki, żeby się udało. Stanowisko numer 3 u Mateusza i u Darka melduje się pierwsza ryba. Gratulacje dla was. I Darek, to chyba odpalacie kartę swoją. No i dobra. U chłopaka druga ryba w fałdzie 28 kg dzisiaj. Gratulacje Paweł! Gratulacje Paweł dla ciebie. Piękny ujęcie pani karpiu. Idź po mamę. Wystarczy ty. Gratulacje chłopaki dla was.
i mamy stanowisko numer 8 i stanowisko numer 7. Ściągną rybkę. Tutaj chłopaki w akcji czekają na swoją kolej. Nie kuba? Nie przeklinaj, bo nagrywam. Gratulacje młody, dla takich chwil warto jeść właśnie na ryby. I mamy stanowisko numer 8. U paków melduje się pierwsza rybka po niecałych dwóch dobach. Gratulacje Wiesiu i Grzesiu dla ciebie. Też chłopaki, działajcie mi. Dalej tu Grzesiu pokazuje pięknego karpia 13500. No i wypuszczajcie i wywoźcie chłopaki, bo liczę na was. Mamy stanowisko numer 4 po raz kolejny. Chłopaków mają trzecią rybkę. Także wchodzą już do klasyfikacji. Teraz je tylko powymieniajcie na takie 20 i będzie dobrze. Gratulacje chłopaki dla was i działajcie dalej. Tak, stanowisko numer 5. Wojtek z młodym podmieniają rybę. Wojtek, trzymaj go naprawdę intensywnie. Mówi. A on chce płynąć, jak to ci powiedzieli. Mamy stanowisko numer 8. U Wiesia meduje się druga rybka. Gratulacje chłopaki dla was. Jest deszczowo, ale walczymy do samego końca. Pamiętajcie, Wiesiu, nie poddawaj mi się. Jutro widzę cię rano na puszce, wiesz o co chodzi. Mamy stanowisko numer 9. U Banana i u Miśka melduje się piękny karp na same zakończenie. Mieli chłopaki 20 minut na wyholowanie. Gratulacje Banan dla ciebie, bo to 24-100. No i w tradycji musi stać się zadość. Polewanie! Gratulacje Banan! Podziękować za super zachowanie, że się fajnie bawiliście, nie było żadnych niemiłych sytuacji, czego jesteśmy mega zadowoleni, że znowu się spotykamy razem i nie ma żadnych z wami problemów. Myślę, że wam się również podobało, bo robimy zawsze wszystko, co w naszej mocy. To, że jeśli ktoś wylosował jakieś stanowisko trochę gorsze, no ale to wiecie, tak jest nad wodą. Gdzie nie robiliśmy zawodów, zawsze było słabiej, zawsze były słabsze stanowiska i mamy tutaj paru gości, co zawsze też słabiej losują, a zawsze przyjeżdżają i są zadowoleni. No nie jest to idealnie. Także ja też udziału nie brałem, przejmę spokój z tym. Nie musiałem się martwić, że mi ryba nie bierze. Chciałbym też podziękować wszystkim naszym sponsorom, takim jak Wardy Karp, sklep wędkarski Wąsik, Cal 22, Plus 20 tutaj, kulki, które zasponsorowały na pierwsze, drugie i trzecie miejsce i na Big Fisha, Undercarp tutaj razem z Kubkiem Team, co też zawsze są u nas na zawodach i zawsze pomagają. Archiko Okna, który jest naszym pierwszym sponsorem, który zasponsorował dla Big Fisha plecak z Kordy. Co też mu bardzo dziękujemy, no i Bananowi, który zawsze nas wspiera pod względem napojów i was. Także podziękujmy tym osobom, pogłaskajmy im. Chciałbym podziękować, czyli Dominikowi, za organizację tych zawodów, bo bardzo dużo wysiłku i chodzenia ze sponsorami, proszenia o sponsori. Żebranie tego, załatwiania tego, ważenie też teraz. Z pustą ręką. Obiady, wszystko załatwiać, to jest kupa organizacji, więc myślę, że brawa dla niego. Od wyników, może od pierwszej rybki, będzie tak delikatnie na początek. Pierwsza ryba to była stanowisko numer 2. Robert, zapraszamy, 14-100. Gratulujemy. Może Big Fish teraz. Big Fish, piękna ryba, 28600 karp. Stanowisko numer 6. Gdzie Paweł powiedział zaraz? Gratulacje. Zaczynamy od miejsca 9. Na miejscu 9 stanowisko numer 2, waga ryb 14-100. Gratulacje pani. Numer 3, stanowisko numer 7. Gratulacje pani. I 10-8, zapraszamy.
na ten, na tej grze. Mega dużym wynikiem. Myślę, że naprawdę na zawodach to nie pada, ale tak mówię, że my wspólnie wszyscy tworzymy razem historię. Pokonaliśmy Radymno z bardzo dużym wynikiem i Karpika, gdzie myślę, był organizowany zawód, a na pewno nie padł z takim wynikiem. Jest to 74 kg waga łączna ryb. Gratulacje dla Pawła i dla Łukasza. Cześć! Miejsce numer 2, stanowisko numer 5, waga ryb 57-200. Zapraszamy. Zobaczymy z jesienią, zobaczymy jak to wyjdzie, czy to będzie Radymno, czy to nowe łowisko Big Fish Lake, ale nie wiemy. Także chcemy wszystkim podziękować, damy wam na pewno znać, no i myślę, że się widzimy. Dzień dobry.